Parafia, Kościół jest szkołą miłości i wrażliwości. Ale jest to również miejsce mówienia prawdy. My się nie kłaniamy okolicznością. Mówimy, że jest grzech, ludzka słabość. Mamy odwagę nazywać ją po imieniu. Ale równocześnie mówimy, jest Boże miłosierdzie. Bóg daje szansę, rozpocznij od nowa. Pamiętaj, że za życia Pan Bóg jest miłosierny. Po śmierci staniesz na sądzie i wtedy Pan Bóg każe ci zdać sprawę ze swojego podatku. Kościół, parafia jest szkołą pokoju i braterstwa. Tu wszyscy jesteśmy równi. Od Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi Chrystusa. Tutaj mamy wzajemnie sobie pomagać i wzajemnie służyć. I nie ma większych i mniejszych. Ważniejszych i mniej ważnych. Mamy różne powołania do życia w małżeństwie, w kapłaństwie. Mamy różne zawody. Ale właśnie tu odkrywamy tę podstawową prawdę. Drugi to bliźni. Godzien jest szacunku. Godzien jest życzliwości. Siostry i bracia, niech Chrystus w tym świętym miejscu nadal was uczy wrażliwości. Nadal wprowadza pokój w wasze życie rodzinne i wspólnotowe. Niech rzeczywiście z tego miejsca wychodzi impuls do tego, aby podać sobie rękę na zgodę, aby przebaczyć sobie nawzajem, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, owszem, zdarzy się nieporozumienie, ale niech nad waszym zagniewaniem słońce nie zachodzi. Poświęcimy dzisiaj tę świątynię, a w sposób szczególny zostanie poświęcony i namaszczony on. Tu Chrystus składa siebie w ofierze. I moi drodzy, nie ma udanego życia bez ofiary. W życiu małżeńskim, rodzinnym, w życiu kapłańskim każdy z nas musi odkrywać to, że życie ma o tyle sens, o ile jest życiem dla drugiego i z drugim. Trzeba brać krzyż codziennych obowiązków. I to właśnie przy ołtarzu. Kiedy klękamy, powinniśmy sobie uświadomić. Jestem wezwany do miłości. Jestem wezwany do tego, by na wzór Chrystusa ofiarować swoje siły, swoje życie w służbie Bogu i bliźniemu. Życzę i księdzu proboszczowi, całej wspólnocie parafialnej, abyście kontynuowali to wielkie dzieło, które miało początek 100 lat temu. Jeszcze raz gratuluję troski o tę świątynię, która jest piękna. To jest wyraz waszej wiary, ale także i kultury. Nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebne jest to umocnienie Słowem Bożym, Eucharystią i ważne, aby kolejne pokolenia zadawały sobie to zasadnicze pytanie. Kim dla ciebie jest Chrystus? I żeby się nie ograniczały do poznania różnych opinii, ale by było to wyznanie na wzór Piotra.